Cześć. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem szablonu, który jest potrzebny do tego, żeby wyświetlać poszczególne wpisy na blogu. Jak zwykle przechodzimy do edytora. Do szablonów. I tutaj dodamy sobie szablon. Pojedynczy wpis. W tym szablonie dodamy sobie jak zwykle na początku grupę. Grupę. Tą grupę otagujemy jako main. Do tej grupy dodamy sobie nasz header. Jako pierwszy. A pod spodem od razu dodamy sobie okładkę. Blog okładka, który posłuży nam jako baner na tej podstronie. Tutaj użyjemy obrazka wyróżniającego. A jako tytuł damy tytuł poszczególnego posta. Natomiast przed tytułem jeszcze tytuł damy pod spodem, a tu przed tytułem chcę zrobić wiersz. Wiersz jako kontener, że będzie po prostu ustawione wszystko jedno obok drugiego. I w tym wierszu chcę sobie dodać tak, nie tak, tylko tutaj będzie data, nazwa autora i kategorie. Dlatego tutaj sobie dodamy datę. Data publikacji oczywiście. Chodzi o datę publikacji. Kolejne we wierszu będzie... I teraz będzie na przykład tam tutaj ta data, czyli na przykład 1 stycznia tam 2024. I później będzie nazwa autora. Czyli tutaj jeszcze sobie zrobię najpierw akapit i w tym akapicie napiszę przez. Czyli będzie, że pierwszego stycznia 2024 roku przez i nazwa autora, przez kogo napisany po prostu. Nazwa autora. I teraz znowu dam akapit. A w tym akapicie dam sobie po prostu ukośnik. I to wszystko. Ukośnik. I później damy kategorię. Tak to będzie wyglądało. Teraz ustawimy sobie, wyśrodkujemy te elementy i wrócimy jeszcze teraz do tytułu. Zrobimy tutaj
może zrobimy, zaraz zobaczmy, jak tu mamy największy. No nie, to jeszcze bym chciał większy. Zobaczmy, może 6 remów. O, 6 remów. I tutaj jeszcze sobie damy może na górze jeden rem paddingu. Tu też sobie damy jeden rem. I z drugiej strony, a na dole nie, bo na dole nam nie będzie potrzebny. Dobrze. Tu nam się przestawiło, nie wiem czemu. 6 z powrotem. Przepraszam, ale mam trochę chrypę. Wrócimy tutaj teraz. I tutaj ustawimy sobie odstęp między blokami na 1 rem. O, już to lepiej wygląda. Widzicie, teraz to już widać, jak to będzie wyglądało. Będzie data tego i tego przez autora i tu będą kategorie wymienione, w jakich ten wpis się znajduje. No i właściwie to chyba tyle. Chociaż może tu jeszcze dopełnienie, tak bym zrobił. Na wszelki wypadek jeden rem z tej i tu też jeden rem, okej, no dobra, czyli co, właściwie tu cały header, banner i tutaj nawigację i to wszystko mamy wstępnie załatwione, później zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Teraz pod okładką, pod spodem, ja bym sobie wymyśliłem, że zrobię sobie tutaj kolumny, dwie nierówne. Po co te kolumny? Po to, że tu będzie treść, a tu sobie zrobimy sidebar. I teraz w tej kolumnie z treścią zrobimy sobie grupę. Grupa. I ją zrobimy jako artykuł. I w tym dodamy sobie blok, który nazywa się zawartość. Tak. Natomiast pod spodem jeszcze, tak sobie myślę, możemy dać, ale to pod, nie pod zawartością, tylko tu pod całą grupą artikuł. Dam sobie jeszcze wiersz i w tym wierszu chcę sobie dać po lewej stronie poprzedni wpis, a tu po drugiej stronie następny wpis. Tak, i teraz sobie to, ten wiersz zrobimy tak. I może dodamy paddingi po bokach. Może na 3 remy. Będzie dobrze chyba. 3 remy. Powinno to wyglądać dobrze. Najwyżej sobie jeszcze później poprawimy. Bo można to zrobić na dwa sposoby. Albo tu paddingi, albo ustawić to, że będzie wyśrodkowane, a między tymi dać odstęp, nie? Tak jak tam robiliśmy tutaj z tym wierszem. No to jeszcze zobaczymy, jak to będzie się tam sprawowało. Dobrze, ten wiersz może jeszcze dajmy sobie jednak od góry,
Też trzy remy sobie zrobimy, żeby to tak nie przylegało. I jeszcze tutaj może zróbmy odstęp, też zróbmy tu. Może trzy remy od góry. I tutaj, żeby te kolumny tak do siebie nie przylegały, to tu jeszcze damy dwa remy. Damy też trzy remy na dole, żeby odstawało bardziej. I z drugiej strony dwa remy. O, i tak będzie to lepiej wyglądało wtedy. Teraz tak sobie jeszcze patrzę na to. I jednak jeszcze wrócę do okładki, bo zapomniałem, że tutaj musimy ustawić, no nie musimy, ale ja chcę tak ustawić, żeby okładka miała minimalnie wysokość 80 viewport height, nie width, tylko height. A to dlatego, że tak też mamy na innych stronach. No i tutaj jednak ten tytuł w tym wypadku, w takim razie 6 remów to będzie za mało. Zrobię 9. Ok. Dobrze, czyli to mamy. I teraz tą kolumnę mamy właściwie skończoną. I teraz sobie zrobimy tą tutaj, gdzie chcemy mieć sidebar. No i tutaj nadszedł czas, że Wam pokażę coś, czego jeszcze Wam nie pokazywałem. Tutaj możemy sobie to zapisać jako wzorzec, to co zrobimy. Zrobimy sobie ten sidebar i zapiszemy go później jako własny wzorzec, a to po to, że będziemy go sobie mogli używać też w innych miejscach wtedy. Nie będziemy już musieli go budować od nowa. Tylko w innym miejscu po prostu sobie go dodamy jako cały wzorzec. No na przykład dodamy go do szablonu głównej strony bloga. Żeby to było spójne. Główna strona bloga będzie miała taki sam sidebar jak pojedyncze wpisy. Teraz tak. Zapiszemy sobie to. No tak, tylko żeby w razie czego, gdyby coś się stało, to żeby nam to nie zniknęło. A tutaj będziemy sobie budować nasz sidebar. Ja tutaj chcę to oczywiście umieścić w grupie całość. Dlatego, że ta grupa oczywiście będzie jako aside. Tak. I teraz tutaj sobie dodam po prostu nagłówek. Ten nagłówek to tutaj będę miał coś takiego o blogu. Wyśrodkujemy to sobie. O, tak może być. Oczywiście tą grupę dam jej tutaj może trzy remy na razie na górze. O, żeby to tak było równo później. Dobrze. Teraz pod spodem dam akapit. I tu sobie po prostu, o, znowu mi się to stało. W tym akapicie po prostu sobie opiszę, o czym jest ten blok. Ja już oczywiście ten tekst mam przygotowany, sobie go tu skopiuję. O. No i teraz tutaj. Zapomniałem, że to powinno się znajdować w kontenerze. Także zrobię sobie tak.
to przesunę kontener na samą górę i teraz zaznaczam oba i przenoszę do kontenera. I ten kontener zrobię jako sekcja. No i mamy pierwszą sekcję. Teraz zrobimy drugą sekcję i w tej sekcji drugiej zaraz tak. Oczywiście grupa. I jako sekcja. I w tej sekcji będę chciał mieć tutaj najpierw nagłówek, w którym sobie napiszę najnowsze wpisy. Wyśrodkuję. A pod spodem, no właśnie, będę chciał mieć taki blok, który się nazywa ostatnie wpisy. No i tutaj znowu mamy tylko testowy i testowy, no bo nie mamy na razie innych wpisów. Po to robimy sobie ten szablon, żeby sobie później zrobić wpisy i one tu będą wtedy widoczne. I to sobie wtedy tutaj ostylujemy już, jak będziemy mieli te wpisy i będziemy widzieli, jak to wygląda, to wtedy sobie to tutaj ładnie poustawiamy, żeby to ładnie wyglądało. Czyli co? Mamy kolejną sekcję zrobioną. Robimy następną. W następnej sekcji ustawiamy to jako sekcja. O tym trzeba pamiętać. I w tej sekcji ja chcę mieć ikony społecznościowe. Te ikony no to będę chciał mieć Facebooka i drugie będę chciał mieć YouTube'a. I sobie je wyśrodkuję. I zrobię im, może tak, zostawię je na środku, a ustawię odstępy. Może dwa remy. O, powinno być dobrze. I teraz te ikony, one nie będą widoczne, dopóki tutaj nie wpiszecie adresu do tych mediów. Także ja sobie teraz tu wprowadzę te adresy, no bo muszę je skopiować i za chwilę wracam. No dobrze. Mam już wprowadzone w tej chwili adresy do tych mediów społecznościowych. Czyli mamy tutaj następną sekcję zakończoną. Teraz pozwólcie, że ja sobie tutaj dodam kolejną sekcję. O. I w tej sekcji ja będę chciał mieć tak nagłówek i tu sobie będę chciał mieć listę kategorii. Kategorie. Wyśrodkuję to. Oczywiście zaraz jeszcze poprawiamy te nagłówki, bo to H2 to tutaj przesada, żeby były. I teraz, no jeżeli kategorie, no to następny blok, jaki musi być, no, znaczy musi, jeżeli tu chcemy mieć listę kategorii, no to lista kategorii. No i tutaj na razie znowu nie mamy tej listy kategorii. Oczywiście będziemy to musieli ostylować wszystko, ale nie mamy tej listy kategorii, no ponieważ jeszcze nie mamy żadnych kategorii dodanych. Także tym wszystkim będzie trzeba się zająć. Ale na razie zrobię tutaj może
Znowu te zabawy trzeba tutaj zrobić. Może zrobimy tutaj jako H3 i wygląd zrobimy o zwykły. Myślę, że będzie ok. Zobaczymy później na froncie, jak to będzie wyglądało. Tekst zielony. Dobra, wygląd zwykły. I H3. I tutaj jeszcze, no tak jak mówiłem, to można ustawić wszystko z góry w JSON-ie. Natomiast no ja tutaj tego nie robiłem. No i teraz muszę robić wszędzie. No także właściwie sidebar mamy zrobiony. Czyli tak, mamy jedną kolumnę, mamy drugą, że to jest sidebar. Czyli mamy kolumny tutaj. Czyli mamy w tej chwili tak. Może tak sobie zrobimy. O. Mamy header. Mamy okładkę, czyli ten baner nasz tutaj. No i mamy te kolumny, w których jednej mamy treść, będzie się zaciągała z naszego wpisu, tam co wpiszemy. Tutaj pod spodem mamy nawigację do poprzedniego i następnego wpisu. No i mamy sidebar, który zbudowałem w taki sposób. I teraz pod spodem jeszcze damy sobie. Coś tu mi się teraz dziwnego stało. Dobra. Kolumny. Nie wiem, co tu się stało. Kolumny. I damy sobie tutaj nasz footer. Główny footer, tak? To się u nas nazywa. No i już go mamy tu. O, proszę. Ten footer jeszcze sobie musimy dopracować, no bo on jest taki tylko na próbę zrobiony. Tutaj będą jeszcze inne. No, musi być menu, gdzie będzie do polityki prywatności i tak dalej. Tym się jeszcze zajmiemy. Tak, no, zajmiemy się też oczywiście jeszcze tutaj ostylowaniem tego wszystkiego później, ale to dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli już tutaj dodane wpisy i tak dalej, kiedy tu już będzie widać co i jak, to wtedy sobie to ostylujemy. A na razie no, mamy zbudowany szablon, który będzie służył do tego, żeby nasze wpisy wyświetlały się w taki, a nie inny sposób. Natomiast teraz, co Wam właśnie chciałem pokazać, co obiecałem, że coś to będzie, czego jeszcze tutaj nie pokazywałem. Tutaj mamy tą grupę, która jest asidem, czyli naszym sidebarem. I teraz zobaczcie, jak tu sobie teraz już go zbudowaliście, to tu mamy utwórz wzorzec. Utworzymy sobie w tym momencie wzorzec. Nazwiemy sobie ten wzorzec sidebar blok może. Sidebar blok. I teraz tak, możemy sobie wybrać tutaj z którejś z tych kategorii, którąś z tych utworzonych już. A jeżeli żadna nam nie odpowiada, to możemy sobie stworzyć nową. No i ja teraz sobie stworzę kategorię sidebar. I pozostawiam zsynchronizowane. O co tutaj chodzi? Jeżeli tu będzie zaznaczone, że zsynchronizowane, to zmiana tego wzorca tam w edytorze, gdzie za chwilę Wam pokażę, gdzie on się pojawi, jeżeli tam coś zmienimy tutaj, to się zmieni we wszystkich miejscach, gdzie on jest umieszczony na stronie. Gdybyśmy to odznaczyli, to wtedy możemy sobie zmieniać, gdzie chcemy, co chcemy na poszczególnych stronach, a na innych się to nie zmieni. No ja chcę, żeby ten był zsynchronizowany, żeby on był taki sam zarówno na stronie głównej bloga, jak i w każdym wpisie. Dlatego zostawiam to zsynchronizowane. I robię utwórz. I teraz zobaczcie, tu się pojawił nam wzorzec. On jest zbudowany tak, jak my go zbudowaliśmy. I teraz zapiszemy sobie to tutaj.
ten szablon, ale przejdziemy sobie tutaj do, bo teraz jesteśmy w szablonach, zauważcie, bo robiliśmy szablon, a tutaj jak przejdziemy teraz do wzorców, to mamy sidebar i tu mamy nasz sidebar. I teraz, kiedy będziemy budować jakikolwiek szablon inny, a będziemy chcieli użyć tego sidebara, to wystarczy, że tam przy wyborze bloku zaczniemy wpisywać sidebar i wybierzemy sobie ten sidebar blok i już go będziemy mieli. Zobaczycie to przy budowie szablonu strony głównej bloga, bo wtedy właśnie to zrobimy. No, a na dzisiaj to tyle. Szablon pojedynczego wpisu mamy no prawie gotowy, no bo tam jeszcze to ostylowanie nam pozostanie, to już wtedy, kiedy pododajemy wpisy. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.